Wśród ofiar przemocy w rodzinie z roku na rok coraz więcej jest osób powyżej 60. Sprawcy zmieniają też sposób nękania swoich ofiar. Częściej stosują przemoc psychiczną. Tak przynajmniej wynika z badań przeprowadzonych przez Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Rada na podstawie badań sporządziła raport, który trafił na biurko prezydenta miasta. Nie tylko kobiety, ale i równo mężczyźni potrafią wykorzystać tę procedurę do własnych celów, czyli jeżeli chodzi o ustalenie kontaktów z dziećmi, jak również o podział majątku, o wskazanie winnego w sprawie rozwodowej, ale innymi problemami, dla których zamykana jest procedura, są konflikty w rodzinie, tak? Czyli nierozpoznanie przemocy, a konflikty, których ludzie dzisiaj nie potrafią rozwiązać samodzielnie. I być może dobrze jest to, że te karty są otwierane, że ci ludzie zgłaszają się do nas. Wtedy jesteśmy w stanie przeciwdziałać temu, co by mogło nastąpić później, tak? Wbrew powszechnie panującej opinii, do przemocy wcale nie dochodzi w rodzinach, w których osoby dorosłe mają znikome wykształcenie i nie mają z czego się utrzymać. Bardzo często agresywni bywają ludzie wykształceni, dobrze sytuowani i na stanowiskach. Zmienia się też rodzaj agresji. W ostatnich latach ciemiężcy coraz rzadziej okładają swoje żony i dzieci pięściami, a znacznie częściej stosują przemoc psychiczną. Może dlatego, że jest trudniej wykrywalna i łatwiej jest w związku z tym uniknąć kary. Oprawcami aż w 96% są mężczyźni. Niechlubny wzorzec powielany jest z pokolenia na pokolenie. Okazuje się, i jest to tendencja wzrostowa, że większość ofiar to osoby po 60. Wobec osób starszych, powiem więcej, wobec kobiet starszych, bardzo często jest tak, że trafiają do nas kobiety, które mieszkają często z dziećmi dorosłymi. Zazwyczaj są to mężczyźni w wieku produkcyjnym, niepracujący i nadużywający alkoholu. Ofiary przemocy chcą ratować swoje rodziny. Wysyłają swoich mężów na przymusowe leczenie z alkoholizmu. Zdecydowanie częściej same decydują się na terapię. Często jest tak, że to są osoby, które doświadczają tej przemocy przez wiele lat. Zdarza się, że zgłaszają się do nas bardzo, po krótkim czasie się wycofują, ale jest tak, że wracają. W zależności od diagnozy, jaką postawimy, co się dzieje w rodzinie, jakie są potrzeby najpilniejsze, takiej pomocy też udzielamy. Bardzo często jest to pomoc prawna, pomoc psychologiczna. Prowadzimy też grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, a również udzielamy schronienia w tutejszym hostelu. Na przykład obecnie mamy 4 osoby, które u nas zamieszkują i otrzymały takie wsparcie. Widać tę zmianę w badaniach. W Suwałkach zwiększa się liczba osób, które korzystają z poradnictwa i terapii. A jak najskuteczniej przeciwdziałać przemocy? Najskuteczniejszym wydaje się być pomoc psychologiczna, jak również finansowa. W naszym mieście nie brakuje instytucji, które mogą wesprzeć takie rodziny. Oferują pomoc psychologiczną i prawną.